Trzeba cisnąć w ciepełko, nie ma co. Przeciek nam zbiornik z wodą, nie wiem czemu. Sprawdzali nam paszporty, dokumenty samochodu. Wjeżdżamy do granicy z Bułgarią. Sami widzicie, co się dzieje. No to teraz się przekonamy, jak to na tureckiej kontroli będzie. No, okazało się, że nie mamy ubezpieczenia na Turcję. Wyszły niezłe jaja, nie mamy pieczątek w paszportach, kiedy przyjechaliśmy. Nasz czapek jest w Turcji, a my jesteśmy z powrotem w Bułgarii. Idziemy na posterunek policji. Cześć, witamy Was serdecznie. Witamy Was z drogi. Przejechaliśmy już Słowację, przejechaliśmy Węgry. I dziś będziemy przekraczać granicę z Serbią. Tak, no, mam nadzieję, że jakoś przelecimy tą Serbię i już dziś dojedziemy do Bułgarii. Pokazuje 8 godzin, taką mam nadzieję, ale zobaczymy, jak to będzie. Śpieszymy się, bo mimo, że jak widać jest słonecznie, piękna pogoda, ale zimno. Zima już wkracza do Europy. No, ze 2 stopnie było i taki wiaterek wieje, także trzeba cisnąć w ciepełko, nie ma co. Nocka była cichutka, byliśmy tu na takim darmowym parkingu. Także jesteśmy wypoczęci, wyspani, pełni sił. No. Jest tylko jechać. Jedziemy. Tak się cieszyłem, że deszcz nie pada. W miarę sucho na drogach, że auto będzie czyste, ale w Słowacji była budowa, słuchajcie, i droga po prostu była cała ubłocona i zobaczcie, co się stało. Całe auto mamy pokryte takim błotem, kurzem. Dzisiaj umyłem tylko reflektory, żeby tam się policja nie przyczepiła, ale auto jest po prostu tragedia. Przeciek nam zbiornik z wodą, nie wiem czemu. Zamoczył kranikiem nam... zaczęło cieknąć. Zamoczył trochę worek na brudną bieliznę, ale worek już wysechł, także jest spoko. Nie wiem, jakoś tutaj tym kranikiem ciekło. Teraz postawiłem ten zbiornik na pionowo i może będzie ok. Zobaczymy. Znaczy, no na pewno będzie ok. Dojeżdżamy do granicy z Serbią. Nie wiem, co tam się dzieje. Jakiś korek, czy coś sprawdzają, czy nie. Zaraz się wszystko okaże. Nie staliśmy jakoś bardzo długo w kolejce, ale po drugiej stronie jest znacznie dłuższa. Także wyjeżdżając z Serbii trzeba mieć to na uwadze. Sami zobaczcie. No i można powiedzieć, że oficjalnie wjechaliśmy do Serbii. Jak nam się podoba na razie? Super jest. Super. Pchniemy już serbską autostradą. Powiem Wam kilka słów, jak przebiegła kontrola. A więc no, sprawdzali nam paszporty, dokumenty samochodu i tyle. Wstępelek, po prostu paszport i cała odprawa trwa może 10 minut, może nawet niecałe. Oprócz paszportów oczywiście sprawdzali, co mamy w środku w wanie, zarówno po stronie węgierskiej, jak i serbskiej. Musiałem otworzyć bagażnik, drzwi. Ale nikt tam nie wchodził do środka, tylko tak rzucili okiem, także nie była to jakaś szczegółowa kontrola. Ogólnie spoko. Wydaje mi się, że paliwo przed Serbią lepiej chyba zatankować na Węgrzech, bo tak teraz szybko przeliczyliśmy, że wyszło nam funt 55 za litr paliwa. No jest to taniej niż w Anglii, ale wydaje mi się, że na Węgrzech było taniej. No jakoś nie pomyślałem o tym. Ale już pchniemy teraz, 420 km mamy tą piękną autostradę. Pierwszy przystanek w Serbii, a Monika już wcina ciasto. No, resztkę piękne. Ciasta jogurtowego z pożyczkami jeszcze z Polski. No, jakąś tam przekąskę musimy zjeść, bo postanowiliśmy odżywiać się regularnie, więc godzina pierwsza, stajemy i jemy.
Nie ma to tamto. Plusem jest to, że jest już tutaj cieplej, już świeci słonko, jest troszkę wyższa temperatura. Prawie się czujemy, jakby było 20 stopni. Także pozytywnie, zbliżamy się do ciepełka. Jedziemy autostradą tutaj w Serbii, ale wcześniej, tak jak Wam wspominaliśmy, na Słowacji i Węgrzech omijaliśmy autostrady. Na Słowacji od przejścia w Barwinku można przejechać do Rzeszowa, później do Koszyc przejechaliśmy. Tak, no i nie opłacaliśmy żadnej winiety, jechaliśmy bokami. Drogi są w miarę spoko, samochód mało pali, bo się jedzie to 80 km na godzinę maksymalnie. To samo było na Węgrzech, z tym, że drogi na Węgrzech pozostawiają wiele do życzenia po prostu. O tak. Tak, troszkę drogi były wyboiste, ale nasz stosunek do autostrad mogliście poznać w naszym ostatnim, jednym z ostatnich postów na Instagramie, także jak ktoś nie czytał, to zapraszamy. Nie chodzi tylko właśnie o oszczędzanie pieniędzy, ale jest jeszcze wiele innych aspektów, które powodują, że wybieramy właśnie te boczne drogi. A jeżeli kogoś interesuje, ile można zaoszczędzić, omijając autostrady w Słowacji i na Węgrzech, to jest to koszt około 30 euro. Jak również oszczędzamy około 100 km, omijając autostrady. Woda się gotuje. Parzę kawę. Lub herbatę. Serbia jak na razie taki wywarła na nas dobre wrażenie. Bardzo ładnie jest, aczkolwiek tak bardzo płasko. Może na razie. Potem będzie bardziej górzyście. Na razie jest bardzo płasko, takie równe poletka, pełne buraków, różnych zbóż. A co my będziemy jedli? Śledzika? Będziemy jedli śledziki jeszcze z Polski. Pozdrawiamy sklep rybny w Mińsku Mazowieckim, który bardzo nam przypadł do gustu. Mają pyszne rybki, śledziki. O, na wszystko. Monika, ty to jesteś śledziowa, nie? Tak. Nie wiem, jak to nazwać, no ale ty uwierzasz śledzie w każdej postaci. Musimy jechać na Skandynawię. No, musimy. Jedliśmy, posprzątaliśmy, lecimy dalej. Dojeżdżamy do granicy z Bułgarią. Sami widzicie, co się dzieje. Na szczęście my nie musimy stać w tej kolejce. Mam nadzieję. No zobaczymy, jak to będzie na granicy. Hejka, plan zrealizowany. Wczoraj o 21 dojechaliśmy do Sofii. O, przepraszam, była to 22, ponieważ w Bułgarii przestawiamy czas o godzinę do przodu. Jest zimno, ma dzisiaj padać, także zwiedzanie Sofii odkładamy na inny czas. Noc spędziliśmy na miejscu z aplikacji Park4Night. Była cicha i spokojna. Ja idę do vana i zaraz Wam powiem resztę informacji odnośnie autostrad i opłat. Monia, zimno, nie? Bardzo zimno. 2 stopnie tylko było w nocy. O matko, jaka jesteś ciemna. Ja powiedziałem, że Monika jest ciemna, ale mi nie chodziło o jej stan umysłu. Tylko o to, że po prostu nie wyjąłem filtra z aparatu i było ciemno. No bo na dworzu. Dziękuję ci bardzo. No musiałem to sprostować, bo zaraz by się, wiesz, może fala krytyki na mnie wylała, bo tak wszyscy cię uwielbiają. Tak, jasne. Wczoraj cały dzień w podróży, te 540 km przejechaliśmy przez Serbię autostradami. Nie ma tam winiet, opłaca się po prostu, są bramki.
Koszt we Francji, tylko że ceny trochę niższe. Troszkę niższe. Koszt 125 zł, a winieta w Bułgarii 35 zł. Tak, także w Bułgarii już mamy opłaconą i ciśniemy do Stambułu. Jeszcze Wam tak tylko powiem, że kontroli na granicach, no jakichś takich bardzo szczegółowych nie mieliśmy. Wręcz nawet troszeczkę się uśmieliśmy na granicy z Bułgarią, ponieważ pan sobie palił papierosa, zajrzał tak tylko okiem do bagażnika, do środka i powiedział, żebyśmy jechali. Także oczywiście było pytanie, czy mamy jakiś alkohol, czy jakieś papierosy. Powiedziałem, że nie mamy, no bo nie mamy. Tam troszeczkę tylko. Jakieś winko tam jest. Do Turcji trzeba się zaopatrzyć. No, ale to prawie nic. To prawie nic. Zbieramy się i lecimy, bo już dzisiaj do Turcji. Musimy dojechać. Bo jest dzisiaj najgorsza granica. Powoli zbliżamy się do Turcji, zostało nam jakieś 16 km. Widać to też po temperaturze, obecnie 18 stopni, bardzo się z tego cieszymy. Południowo-wschodnia część Bułgarii dużo bardziej nam się podoba niż ta przy granicy z Serbią. Nie wiem, jakiś taki chyba nasz klimat, trochę hiszpański. Tak to widzę. Do granicy mamy jakieś 6 km, a tu już stoją ciężarówki. Współczuję chłopakom. Ja cię sunę. No to teraz się przekonamy, jak to na tureckiej kontroli będzie. Pani w okienku skierowała mnie tutaj do biura. Prawdopodobnie chodzi o ubezpieczenie. Nie wiem do końca o co chodzi, ale idę. Zobaczymy. No, okazało się, że nie mamy ubezpieczenia na Turcję. Myślałem, że mamy, ale nie mamy. Autokasko? Nie autokasko. OC kosztuje 55 euro. Na 3 miesiące, także nie jest źle. Zły jestem tylko dlatego, że tak duże pieniądze się płaci w Anglii za ubezpieczenie i nasze ubezpieczenie nie obejmuje Turcji. A miało obejmować. Miało obejmować, dokładnie. Jestem zły. Dzwoniłem do ubezpieczalni i za rogatki. No i taka oto sytuacja. Będę musiał wolno jeździć i bardzo ostrożnie. No. I mam nadzieję, że nam ciapka nikt nie uszkodzi. Trzymajcie kciuki. Teraz musimy jechać na kontrolę bagażową. Jesteśmy już tu dobre 40 minut, 35-40 minut. Turcy jak na razie bardzo powolni. Generalnie mają wyrąbane. Ale mieli uśmiechnięci. Ale mieli uśmiechnięci. I bardzo mi się to podoba, bo wszystko idzie i tak swoją drogą, ale powoli, bez nerwów. Także spoko. Czekamy, co będzie dalej. Turcja! W końcu wjechaliśmy! Yeah! Podoba Turcja? Super na razie, wszystko ekstra, słuchajcie. Po załatwieniu ubezpieczenia sprawdzili nam tylko tak bagaż, że tak powiem, bardzo, bardzo oględnie i powiedzieli, że możemy jechać. Takim sposobem trafiliśmy do Turcji. I takie trochę jakby Maroko na razie. Ale patrząc na to, jak ludzie tu żyją w takiej biedzie, tutaj są pewnie jakieś peryferia, a porównując to wszystko do tych meczetów wybudowanych, no to
Nie wiem, jak to sobie... No, takie lepianki trochę. No, ale oczywiście mamy tu taki off-road. Off-road. Górki, dołki, bo nie mamy jeszcze winiety. A żeby kupić winietę, musimy mieć numer telefonu. Więc musimy najpierw ogarnąć karty SIM z jakąś dobrą umową i... No i tutaj będziemy mogli wykupić tą winietę. Znaczy winietę, no. No tak, no. Można to tak nazwać. Dobra, najpierw tu musimy gdzieś zaparkować. Nie wiem, jakim cudem, ale udało nam się zaparkować, dosłownie na czuja tutaj wyjechałem. Na razie się umówiliśmy na 100 lirów za 2 godziny. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. Nie mamy internetu, nie już wiemy, nawet nie wiemy, internetu, ile było euro za lira, czy tam jak to jest. Nic nie pamiętam. Musimy się ogarnąć jakąś kartę SIM. Dobra, lecimy, mumia. Szukamy miejsca, gdzie możemy kartę kupić, ale nie możemy nic znaleźć. O, widzę, że już coś tu jest. Monia, Vodafone tam jest, to pewnie i Turkcell też tu jest. No i wyszły niezłe jaja. Nie mamy pieczątek w paszportach, kiedy przyjechaliśmy i w Vodafone nie chcą nam aktywować numeru. Nie chcą nam sprzedać karty SIM. Nie chcą nam sprzedać karty SIM i nie wiemy, co mamy zrobić teraz. Idziemy jeszcze do innego operatora, ale martwię się, że i tak będziemy musieli wrócić na granicę postępem. No bo nic nie będziemy mogli załatwić, żadnej wizy później przedłużyć, no bo... No nie wiem, bo nie mamy stempla, że wjechaliśmy tutaj, ja tego nie rozumiem. Mamy kartę po przebojach i w ogóle różnych cyrkach, mamy tą kartę, ale nie mamy stempli w paszportach. I teraz nie wiemy, czy mamy jechać na granicy, czy nie. Zaraz sprawdzimy na internecie, może nie będą potrzebne. I tyle. No, a w tym celu nie wymagali żadnej pieczątki w paszporcie. Ale trzeba było zapłacić gotówką, której też nie mieliśmy, więc musieliśmy znowu szukać bankomatu, żeby wypłacić gotówkę. W ogóle to nie zapłaciliśmy i wyszliśmy. A. I dostaliśmy telefon, że nie zapłaciliśmy. No to musieliśmy się wrócić, żeby zapłacić. No słuchajcie, cyrk na kółkach normalnie. Nam obsługiwało nas chyba 3 osoby. Nikt nie umiał tego pisać. Nie, spisać danych z paszportu. Dobra, ale już mamy, także łączymy się ze światem. Już czujemy klimat tych muzułmańskiego kraju. No i stęskniliśmy się, powiem wam szczerze. Przez to całe zamieszanie nie jedliśmy jeszcze obiadu dzisiaj, więc mamy okazję popróbować w końcu tureckiego jedzenia. Ja mam keftę. A ja? Kurczaka! No jakby mogło być inaczej. Paweł jak zwykle kurczaka jakiś jest. Ale pomidorki, cebulka jest po prostu mistrzostwo świata. Tak, i jeszcze jakiś sos taki z papryczki, chili. Przepyszny. A chlebek jak jest po turecku? Ekmek. Ekmek. A zapłaciliśmy za to wszystko, znaczy no zapłacimy jakieś 3 euro 45 zł, dokładnie. W pierwszej lepszej knajpie, nie wiemy jakie są ceny, ale po prostu jesteśmy tak głodni, że poszliśmy do pierwszej lepszej. Wracamy na granicę, bo potrzebujemy ten stempel w paszporcie. Nie wiem, dlaczego nam tego nie wstemplowali. Jadę tutaj, do nich się zapytam. No. Wjechaliśmy i wyjeżdżamy. Tam stanęło. Wrócili nas do Bułgarii. Także nasz czapek jest w Turcji, a my jesteśmy z powrotem w Bułgarii. Idziemy na posterunek policji, postępelki, nie wiem, masakra po prostu jakaś. Mamy to! Mamy stemple. No czegoś takiego to jeszcze nigdy nie przeżyliśmy na granicy. Słuchajcie, lataliśmy sobie tutaj od jednej budki do drugiej.
po granicy bułgarsko-tureckiej. Cyrk na kółkach. No fajnie było, ale trochę stresu nas to kosztowało. Jesteśmy ale wszyscy tak tacy wyluzowani, że aż byliśmy w szoku, bo nie wiem, w Maroku to chyba by nas już tam rozstrzelali, jakbyśmy tak biegali. Nie no, jaja były jak nie wiem co. No ci Turcy są tak wyluzowani w pracy, przy budkach jarają sobie papieroski, pogadali z nami. Kawusia, wszystko plus, plus. Co najlepsze, to każdy, przy której budce się nie zatrzymaliśmy, to każdy się wdawał rozmowę, wypytywał się, a skąd, a co, a Polska, a co w Anglii, a to, a tamto, a na koniec, a no to musicie iść do tamtej budki. Dokładnie. A później to samo. Ojejku, dobra, słuchajcie, jedziemy szukać miejscówki, odpoczywamy. Jeszcze musimy wykupić to HGV, to na autostradę. Tak, na tę autostradę, na opłatę, ale to już wam jutro to wszystko opowiemy. Dobra, lecimy, bo to akurat jest stacja benzynowa, gdzie można to kupić. Hejo, pierwsza nocka w Turcji za nami. Tak, za oknem deszcz i wiatr, ale nam to nie przeszkadza, bo jest ciepło, jest no, lepiej niż było tam właśnie gdzieś tam w Europie. Teraz podsumujemy cały ten dojazd, także zostańcie z nami. Mamy już tutaj tureckie liry. Tak jest, są bardzo ładne i oczywiście kto na nich widnieje? Na niektórych jest jakiś władca, jeszcze nie wiem jaki. Nie wiem, chyba Atatürk, mi się wydaje. Znaczy na każdym banknocie jest ten sam. Dajcie znać w komentarzu, jak wiecie. To my tak jeszcze... jak w Maroku. Tak. Też był ten sam. Dobra. Po wczorajszych ekscesach i cyrku na granicy zatrzymaliśmy się przy autostradzie, także noc nie była zbyt cicha, ale nie chcieliśmy czasu tracić, bo Paweł montował film, który już jutro będzie na YouTubie. Znaczy, mam nadzieję. Dzisiaj. Wy już to będziecie oglądać dzisiaj. Jak to dzisiaj? Dzisiaj jest sobota. No jutro. Tak. Korzystając z tego, że wracaliśmy na tą granicę, później mijaliśmy jeszcze stacje benzynowe, na których można było wykupić HGS, czyli tą przedpłacaną winietę. Niestety wszystkie te punkty były zamknięte. No i dowiedzieliśmy się kolejnej interesującej rzeczy. No bo z tego, co widzieliśmy, wszyscy panikują. No i my też panikowaliśmy, żeby to jak najszybciej wykupić, żeby nie dostać jakiejś kary. Okazuje się, że jest na to 15 dni. Także można sobie spokojnie wjechać gdziekolwiek, w jakimś mieście, na poczcie kupić. No nam tu jeszcze właśnie weekend. No popsuł trochę plany, no tak, ale bo poczta wyszło, w weekend wyszło. Jest zamknięta, no ale dzięki temu dowiedzieliśmy się, że spokojnie, jest 15 dni na to. Jeżeli w ciągu 15 dni wykupimy, załadujemy tam pieniądze, to po prostu pobiorą i nie ma wtedy żadnej kary. Podliczyliśmy też koszt paliwa. Z Polski do Turcji przejechaliśmy ile kilometrów? Około 2100 kilometrów. I wydaliśmy 1299 zł na paliwo. Plus do tego autostrady. W Serbii było to 123 zł. I w Bułgarii 39, czyli 162 zł na autostradę. Tak jak mówiliśmy Wam wcześniej, nie kupowaliśmy winiety na Słowacji i w Bułgarii. Na Węgrzech. Węgrzech, tak. Dzięki I zaoszczędziliśmy czemu, tak. te 100 km tam mniej więcej, na nie jadąc autostradami. Czyli jakieś 180 zł wydaliśmy mniej. Jeżeli ktoś by chciał właśnie jechać tamtędy autostradami, to trzeba doliczyć jeszcze te... 180 zł. 180 zł. Także to tyle. No jeszcze internet. A propos internetu, dziękujemy Wojciechowi za tego obszernego maila. Dzięki Wojtek. Z którym podzielił się swoimi doświadczeniami. Też dużo nam to pomogło. I tak jak Wojciech nam wspominał, nie warto kupować karty SIM na stacji benzynowej zaraz po przekroczeniu granicy. Tak. No widzieliśmy to wczoraj na własne oczy, my kupiliśmy sobie już tą kartę właśnie w mieście, ale później jak zajechaliśmy na stację, to ceny były dwu- albo trzykrotnie wyższe. My zapłaciliśmy 1000 lir tureckich, czyli 150 zł, to jest 20 giga. Za taki starter i numer telefonu, a po prostu każda następna opłata to chyba będzie około tam 300 lirów za 20 giga. 300 lir. Mhm. 300 lir. Tak, to już są dużo mniejsze. Ten starter dużo kosztuje. Niestety w Turcji jest tak, że te turystyczne karty, jeżeli nie jest się obywatelem Turcji, przeważnie sprzedają tylko na miesiąc. No, nasza jest na 3 miesiące, więc no, zobaczymy, co tam będzie dalej.
I właśnie ten starter kosztuje bardzo dużo. To jest takie minimum 900 lir. No, w Vodafone nas pogonili, więc kupiliśmy Turkcell, tak. Podobno mają dobry zasięg. No, na razie nie mamy problemu, ale daleko jeszcze nie odjechaliśmy. Dokładnie. Wszystko wyjdzie w praniu. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Najważniejsze, że szczęśliwie dojechaliśmy do Turcji. Także następny film będzie już pewnie ze Stambułu, do którego powolutku zmierzamy. Dzięki, że byliście z nami. Jeśli ktoś nie subskrybuje naszego kanału, to zapraszamy do subskrypcji. Dajcie łapkę w górę, udostępnijcie. No i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się cieplutko. Hej! Hej!